Popo. Dobra, i mam takie coś, nie? Wlewam wodę do tego. Jezu! Oj, zobaczcie sobie tak ten i... Smakuje jak woda. No co tam, halo? Ulwik się trochę myli, jak czyta. I... Nie wiem czemu tak. Dobra, idą. Witam wszystkich. Cześć, chłopaki. Siemka. Witam cię. Siemka. My się nie witamy, nie? Się nie witacie. Macie ewidentny A ja już myślałem, że konflikt. ręka ci w moim kierunku tak świerzbi. Tak, no to tak. Ale dymy, ale dymy. Ale Ja nie takiego mogę. sportowego. Ale takie Ochrona, ochrona. Placka. Plaskacza. Ja mam poduszki, chyba. Jak wolisz, moi drodzy, jak wolisz. Moi drodzy, na sali jest tłumacz. Będę nim ja dzisiaj, jak coś. Nie udało się, że rozumiesz. Jeszcze masz tam tłumacza na słuchawce takiego, który Słucham? ci mówi. Słucham? Alana się bawi. Dobra, zacznijmy może, chłopaki, od pytań tak, nie, na samym starcie. I teraz tak, pierwsze pytanie lecą do Marcina. Chciałem, żebyście odpowiadali tak, nie. Popatrzcie sobie głęboko w oczy i zaczynamy. No zobaczymy. Marcin. Jestem bardziej inteligentny od mojego przeciwnika. Ciężko powiedzieć, ale jako, że jestem w piku najinteligentniejszych osób na świecie, to raczej tak. Rozumiem, co mówi do A mnie co to pik? Szczyt. Rozumiem, co mówi do mnie Zadyma. Zdarza mi się, że czasami nie zrozumiem, ale większość tak. Okej. Okay. Ochrona, ochrona. Zdecydowanie wolę free fight od profesjonalnych walk. W tej chwili? Tak. W tej chwili, mam 36 lat, przypominam. Ostatnio miałeś urodziny w październiku. Dziękuję. Wszystkie W MMA zmiótłbym za dymę. Tak, zdecydowanie tak. Sportowo Czy to jestem był za najlepszy głos, w fame. Że... Nie, bo jestem sportowcem, tylko gladiatorem. Ale umiejętności sportowe, jakbyś miał co. Suba jest na Twitchu, czy co? Nie wiem. Patrząc przez pryzmat tego, że walczyłem z Normanem Park i przegrałem, a on jest też sportowcem, Ja byłem w Ultimate Fighterze i on wygrał, ja byłem w półfinałach, przegrałem. On też miał pas, ja też, no to załóżmy, że no, na papierze ciężko powiedzieć, że nie ma lepszych osiągnięć niż ja. Ale pewnie jestem drugi. Okej. Okay. A Tomka, którego byś postawił? Trzeciego. Trzeciego. No, a Pasternaka? Też trzeciego. Dobry wyjście. Zatorę? Też trzeciego. Dobra. Wyszedłbym z szeligą trzeci raz i znowu go ubił. Na pewno. Nazwanie mnie pizdą było dużym błędem. Było nie na miejscu. Było nie na miejscu. Nie wiem, czy błędem. No, było błędem. No, zapłaci za ten błąd 9 grudnia. O, zobaczymy, cwaniaczku, kurczę. Daj mi Ochrona. Moje pytania. No, teraz Tomku do ciebie A, pytania. Właśnie. A myślałem, że jeszcze spytasz się mnie... Maja Mordek pyta, odniesiesz się do podcastu szalonego? Jak mam się odnieść? Nie wiem, o mnie jest ten podcast, że ja mam się odnosić, ja mogę obejrzeć i skomentować. Natomiast mnie to właśnie, co się, ja mam taki problem ostatnio na Instagramie, że nieważne kto wyda jakiś materiał w internecie, to ktoś mnie prosi, żebym się odnosił do tego. Tam nie ma zarzutów w moją stronę, żebym się do nich odnosił. Ja sobie mogę obejrzeć, nie, i sobie skomentować. W ogóle co to znaczy odnieść się? Chociaż może to ja się przypierdalam. Bo nie wiem, odnosząc się do. Bo nie wiem, czuję taki wywołany do tablicy. Poczekajcie. Co to znaczy odnieść się? Odnosić się, dotyczyć czegoś. Dotyczyć czegoś. Zróbmy tak, że ja po prostu skomentuję, powiem co tam uważam, jak będę oglądał, ale mówiłem, że to później. Jakby poszło nam w boksie? Wrzosek na gołe pięści nie miałby ze mną szans. No myślę, że tak, na pewno.
po walce... Zesrałeś się teraz, a to nie wiem, jesteś krzesełkiem. W jaki sposób się zesrałem? Dostajesz bana, debilu jebany. Ukryj użytkownika na kanale. O. Bye bye, Michał. Tam zniżkę wrzoskowi w moim zakładzie pogrzebowym. Nie mieszam spraw firmowych, myślę, że była z nas zbyt branża, żeby faktycznie mieszać ją z trickfightami. W ogóle ja bym chciał powiedzieć, że ja bym się zgłosił do zakładu pogrzebowego Bytom. AS Bytom. Ponieważ nie jedna osoba myśli, że AS Bytom to jestem ja. Memiczny zakład pogrzebowy przede wszystkim. A ja w Bytomie mieszkam, w domu blisko. No tak. Fame nie mam wrogów. A, no nie, właśnie jest tak, że po aferze z Szeligą nagle się dużo osób do mnie zesrało i nagle osób, które myślałem, że neutralnie do mnie podchodziły, że nagle wyszło, że nie są neutralni, ale to też możemy obgadać dzisiaj ten temat. Okej, okay. A jeszcze ciebie zesrałem? O to? No, oczywiście. Czy podszedłem do ciebie, widzieliśmy się na zapleczu i powiedziałem, Tomek, porozmawiajmy chwilę i porozmawialiśmy. Powiedziałem ci, czy naprawdę tak to widzisz i ja uważam, że się do ciebie nie zesrałem. No, chwileczkę. No to pogadamy na początku. Za chwileczkę tego przejdziemy. Tak. No. Dużo teaserów dostają widzowie. Tak. Dużo tematów i na pewno w każdy ugryziemy. Zdecydowanie wolę freak fight od profesjonalnych walk. Tak. Mam większą umiejętność od wrzoska. No ale teraz ogólnie. Ogólnie to... Ogólnie, no powiedzmy, bijecie się w K1, tak? Więc no, tak, stójkowo. Tylko stójkowo tak, ale parterowo umiejętności nie, ale to nie znaczy, że nie wyszedłem do walki i nie starałem się wygrać, właśnie to też poruszymy dzisiaj. Okej, okay. I ostatnie, lepiej się wypowiadam niż wrzosek. Znaczy ja go rozumiem wszystko, co mówi, ale może dlatego, że swojego zrozumie, ale ja się nie naśmiewam z niego, nawet to tak nie widziałem, a on z... Czy mam tajemniczy pokój? Tak. Czy Disney Channel ma mnie? Bekę ze mnie kręci. Nie mam tego kanału. Mam dystans do siebie, ale mimo wszystko no... Jest to jakiś to kompleks? Też o tym pogadamy. No myślę, a ja uważam, no, możemy że, zacząć a ja uważam, że w tym wypadku jest to no. Taki case. Czarnoskóre osoby mogą do siebie mówić w pewny sposób. Tylko, że ja nie widziałem... Osoby z wadą wymowy myślę też. Tylko, że ja tak nie, ja u ciebie to tak nie słyszałem, że ty tak masz taką wadę, to inni mi powiedzieli, że gdzieś tam od ludzi gdzieś tam czytam, że też ciężko się zrozumieć. Ja się utożsamiam... Ja teraz jest taka moda, że można się utożsamiać jako różne osoby. Tak. Ja się utożsamiam jako osoba z wadą wymowy. O właśnie, widziałem, że... No to, dobra, no to... I chłopaki, to sprawdźmy... Proszę mnie tak traktować. Ja bym chciał... Po kolei, no, bo teraz tak, właśnie bo... dobra, no to sprawdźmy na początku, jak już jesteśmy... Bo... Dzięki, Daniel. W ogóle Fame będzie też miało takie coś nowego. To chyba będzie w przyszłym tygodniu. Dzisiaj się o tym dowiedziałem. I to będzie spoko. Bo będzie jakieś urozmaicenie w końcu w tych programach. Jestem ciekawy, jak oni, kto tam będzie to prowadził i kto będzie brał w tym udział. Ale to będzie fajne. Chyba w przyszłym tygodniu ma być. Albo nie. Nie w przyszłym, tylko jeszcze w przyszłym. Tak? Tak. Ja od początku... Taki nowy program, że ani face to face, ani cage, tylko coś takiego z rywalizacji. No fajne. To nie uważałem, że taką tam wadę masz i to nie biłem, tak? A ty od razu zacząłeś bić mi w tą stronę. No bo ja akurat, tak mówiłeś, masz szczęście, ciężko, że ja akurat sobie tak z tego nic z tego nie robię, ale może ktoś inny by sobie to zrobił. Tak jak widzę, że jak nie masz o co się przysrać do kogoś, to od razu się srasz o jakieś jego wady. Tak samo to push Barbie, od razu, że to jest ono, czy ona, na wywiadzie, ona, bo tak wyglądał u Sheldona Reportera. I od razu ono, czy to jest ono, czy ona, na podstawie wyglądu chłopa twierdzisz, od razu mu ciśniesz, to tak samo mi teraz, że ja seplenie, czy tak mówię seplenie niewyraźnie, to od razu mu ciśniesz, to teraz masz jakieś mocniejsze argumenty. Jak nie masz się do czego przyjebać, to przyjeb się do właśnie, jak nie masz do czego przyjebać, to się przypierdolisz do tego, jak to wygląda, jak to ma wady w życiu. No, oczywiście, ja mówię, oczywiście. To takie, atakujesz dziecinne, sztuka wojny Sun Tzu, atakujesz najsłabszy punkt swojego przeciwnika. Wybacz, taka jest sztuka wojny. Ale nie będziesz miał tego całego punktu u mnie na walce, nie? No tak, Zrałeś walki w MMA, więc nie będzie. Więc mam teraz... Widziałeś mój wywiad, w którym... Tak, widziałem i właśnie chciałbym poruszyć to. Skoro Tomek twierdzi, że się nie boi, tak? Wybraliśmy jego... No generalnie Tomek... Czekaj, bo Tomek... Czekajcie, chłopaki. Zacznijmy. Hubert, kurwa. Nie, Marcin, poczekaj, bo teraz tak. Generalnie... Ty, Tomek, powiedziałeś za każdym razem, że ty wchodzisz w każdą. Że tak. 100%, czy MMA, czy tak dalej. Ej, dobra, ostatnio była ankieta, kto jest lepszy, Boxdale czy Ulfik, i tam chyba 60%, czy tam 68% mówiło, że Boxdale. Teraz robimy nową ankietę.
Jednak powiedziałeś włodarzom, że ta walka mogłaby trwać 10 sekund. I to zacznijmy inaczej. Nie 10, tylko nie powiedziałem, że 10, nie wiem skąd to wzięliście. No z wywiadów Marcina. To, ja to wymyśliłem. No właśnie, okay. Dlatego wiesz, to słuchaj, wiesz, masz kogo słuchać, jeżeli o mnie chodzi, go, co może o mnie powiedzieć. No ty powiedziałeś no, 40. Tak. Ja mówię, cały czas możecie gdzieś tam gdzieś w presach kiedyś spotkacie, czy jedno, czy drugiego pana rozparę, czy tam powiedzmy pana Pstranaka możecie zapytać. I to było tak. Zapytali, siedliśmy przeciwko stołu, oni w dwóch, ja mam przeciwko i mówią, że mamy tutaj walkę z Marcinem Wrzoskienka 1. I ja wtedy zaczęło się temat, i mówię, że ja mogę z nim walczyć w MMA, bo tam właśnie było, że Marcin nie chciał, mówię, że Marcin nie chciał K1, ja mogę z nim walczyć w MMA, ale musicie mieć świadomość, że ja wyjdę, będę zawsze chciał wygrać, wiadomo, ale że wtedy nie blokujcie mnie, gdyby na przykład nie poszło po naszej myśli i walka by trwała 40 sekund. Ja mówię, po prostu nie blokujcie, bo zależy mi to, że walczyć, wiadomo, chcecie pokazać publiczności, a nie nagle być jakoś blokowany. W federacjach, gdzie ja wcześniej walczyłem, czy to bokserskich, czy no ty, innych, głównie ludzie znają cię z Gromdy, tak, czyli... No dobra, a czego brakuje Hubertowi w prowadzeniu na przykład według was? To jest typowo boks. Przegrał, to naprawdę był już troszeczkę zrzucony na drugi plan, nie? Okay. Już nie był promowany, już mniej... Ja zresztą nigdy nie byłem promowany, że nie miałem jakichś ustawionych walk, że na przetarcie dwóch, trzech przeciwników... Patrzcie, jaki dynamiczny mam backfist. I to może być moja broń. Patrzcie. Cios i... Dobra dynamika? To może być game changer w moich barwach. Bardzo bym chciał. Muszę pogadać. To jest bezsensowna zasada. To było przy walce z Szeligą. Fakt. Musiałem, kurwa. A ja w ogóle nie trudno. Ale nie umiesz się wyjść. Łącznie kolana, spoko. Okej. No. Patrz. Proszę. Musisz głową w drugą stronę zabić. Najlepiej, nie? Wiesz, jak powiedzieć nagle, ale dobra, łokcie kolana, wszyscy się... Ulfik, dobry aktor, dostał brodę, czoło mu odleciało. Okej, no. Pan. Proszę, słuchaj. Musisz głową w drugą stronę zabić. Najlepiej, nie? Wiesz, jak powiedzieć nagle, ale dobra, łokcie kolana, wszyscy się zgodzą, to ja się zgadzam, no. Czyli jeśli... Ja zgadza się? No, powiem ja tak. Się zgadzam. Uważam, że na pewno waszą walkę by to bardzo uatrakcyjniło. Bardzo nie chciałem. No i zaraz będziesz, kurwa, swoją narrację. Kurwa, bym się zgodził. Ze swoją narrację będziesz teraz dupił. Po prostu, kurwa... A czy mam mieć narrację? Ja jestem, wypowiada się tylko za siebie. To fajnie przeciw, pod siebie, to pod siebie tak przeciw. To zróbmy sam boks, no i dobra. To tak teraz, bo teraz ty dokładasz łokcie, który walczy całe życie i kolanami. Skąd ta współpraca znowu z Parkiem? Podejrzewam, że z Casio się niedługo pogodzą. Była taka stagnacja chyba trochę w fejmie, jeśli chodzi o zawodników. Trzeba się chyba z ich perspektywy trochę bardziej otworzyć, zakopać te topory wojenne. I właśnie, żeby i czasem... Na przykład walkę Adamek, Don Casio fajnie by było obejrzeć, nie? Czy Denis, Nathan, to podejrzewam, że bardziej Nathana wpuszczą tam, a kogoś sobie wezmą, kogo by mogli wziąć z Klauta? Kto z Klauta do fejmu by się teraz jakby pasował? Zaraz bym to odpowiedział, wiesz co, Marcin? No ale nie uważasz, że... No wiem, ale czekajcie. Zróbmy sam boks. Ale... Najmana? No ale z kim byś chciał Najmana w fejmie? Że nie mogą tego zrobić w Klaucie. Z kim niby? Boks, no Tomek, ale czy ty nie uważasz, że walka nie jest w MMA, to ta płaszczyzna jest bardziej w twoją stronę, że ty jesteś z Walkowiczem. Przecież byłeś mistrzem Śląska w kickboxingu chyba. Byłem, ja stworzyłem jedną walkę w kickboxingu przed fame MMA. I tutaj stworzyłem, i potem stworzyłem... No ale ci zgadzałem się na rundę tak. Na MMA... No ej, a dobra, na przykład Casio, Najman, ale małe rękawice i MMA? O kurwa, ja bym obejrzał MMA, nie? Muszę tam być MMA, bo wtedy Najman się nie będzie bał. Ale Muay Thai to jest swoje kickboxing, prawda? Czyli ty jesteś mistrzem środka w kickboxingu, okay. Ja nigdy nie walczyłem w Muay Thai. No. Nigdy, ani jednej walki nie stoczyłem. Więc o co się chodzi? To ty masz większe doświadczenie. No ej, tak. Dobra, twórzmy sobie takie mega fajne zestawienia. Czemu nie chcesz w MMA? No przecież walczy w MMA. Powrót do twojej starej płaszczyzny. Ja uważam, że Tomek siebie sam nie docenia w MMA. Bo uważam, że jest lepszy, niż mu się wydaje. Zrobię sobie... Oczywiście nie ma podjazdu. Zrobimy tą walkę. Nie ma podjazdu do mnie, bo zrobimy jednak tą walkę. Lata doświadczeń, zrobimy prawda? Tą walkę. Ale czekaj, Tomek, czekaj. Ja rewanż w MMA.
Bo będę mógł skończyć mówić, bo to jest trochę naprawdę... Chcecie sprofsować od mikro. Tak, Tomek, wiesz, masz coś, leciał profsik. Masz coś takiego w sobie, masz taką bardzo rzadką umiejętność. Jestem popierdolony. To nie jest zbyt rzadkie, kurwa, to jest bardzo częste w ostatnich czasach, ale... Po prostu, no, kręcisz się w parterze, jesteś ruchliwy, bardzo ciężko cię utrzymać w parterze, było... Kamerom nie powiem. A, ty cwaniaczku. Jest tutaj. Dobra, bo tu. No, jeśli miałem porównać to wzrostowo, to lekka przewaga Marcina Wrzoska. Leciuteńka, leciuteńka. Moi drodzy, powtarzam, jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie, to jest pierwsza walka, która będzie na otwartym kanale Fame. Na grube. Możecie też kupić bilety na Fame TV 9 grudnia, gala Fame Reborn, i to będzie pierwsza walka, więc przybierzcie wcześniej do areny, jeśli chcecie ją zobaczyć. Możemy już skończyć? Tak. Uważam, że panowie, o, jest podanie ręki i uważam, że... Kultura, kulturowy, tak tam, dzień dobry mówię, witam się, żegnam, takie sprawy, wiesz, o co chodzi, nie? No panowie, no, uważam, że tak. Jeśli chodzi o was, to na pewno na konferencji zostanie pociągnięty wasz temat bardziej. Obrazy rodziny. Tak, to na pewno trzeba będzie poruszyć na konferencji. A ja czysto poodkurzane. Oho, nie, serio, idzie. Czysto. Wielki Daro Lew. Siemo. Dariusz Kaźmierczu. Cześć. Witam was wszystkich. Moi drodzy. Powiedzcie mi tak, no bo tutaj zaczęliśmy, nie wiem, czy zauważyłeś, Darek, twój przeciwnik, coś mu się w rączkę stało. O kurwo. No, powiem ci teraz. Czy czujesz, że twoje szanse są zwiększone? Będzie git, do walki będzie git, także nie martw się o żadną wystawkę. No, żeby później nie było tłumaczenia, że kurwa, wiesz, jak przegrasz, żeby było, bo kontuzję albo coś takiego, wiesz, coś. Daro, po pierwsze. Moi przegram, po drugie, ja nawet porażkę przyjmuję z honorem. Dobra, spoko. Zobaczymy później, bo tak każdy pierdoli, a później wiesz, co chodzi, na tych wywiadach da później się to pierdolą. Tu? O, kontuzja, kontuzja. Kurde, nie, bo mi się usunie. Myślisz, że tak gadał? No to wszyscy tak gadają przeważnie, co przegrywają. Oprócz mnie oczywiście. Bo myślisz, że disuje z taką osobą, która może tak wkleić zdjęcie. Tłumaczyć, miał pewnie, że tak. Każdy się może tłumaczyć. Tym bardziej disu tak samo, no a czemu? Bo to jest normalny człowiek, normalny fighter, kurwa, normalny... Końska grzywa. Jak w końcu? Dokładnie, końska grzywa, także aż swoją drogą gdzieś to takie, kurwa, włosy fajne uhodował, powiedz mi. A w Polsce? Stąd przeszły tu i zaczęły rosnąć tak generalnie. Po przeszczepie jestem. Aha. Bo ja myślałem, że kurwa gdzieś tam po przeszczepie, rozumiesz, gdzieś pod Krakowem, kurwa, w jakiejś stajni może, albo... Dobre, dobre. Moi drodzy, jak macie pytanie albo do Darka, albo do Disa, to tutaj macie beleczkę, piszecie SMS-a, fame.treść pytania i możecie dodzwonić się do studia i zadać pytanie chłopakom, a ja teraz zadam pytanie Tagnie i zaczniemy od pytań do Darka. Darku, dawaj. Techniki z Nepalu sprawiły, że jestem lepszy niż nigdy przedtem. Na pewno, szczególnie jedna technika, której nie pokazuję. Tą, co pokazuje, to wiadomo, wszyscy już znają, ale ta druga jest, kurwa, masakra. Nepalski wojownik. Ach, ale ja... będzie boleć, będzie boleć. Diz mnie lekceważy. Na pewno, tak, tak, oczywiście, że nie, czemu tak uważasz? No jak, no kurwa, to ja ile... uważam, że też, że... Ile razy tak, tak było, że kurwa... i tak dalej, uważam, że no... Już w tym, kurwa, nie, programie. Nie, siebie. A, okay. Nie, no w tym programie tam, kurwa, na Hejdrumie, żeś tam napierdalał na mnie takie teksty, że masakra. No stary, walczyłeś z debiutantem, mając którąś nas tą walkę, i ten debiutant wyglądał według mnie... A ty z kim walczyłeś? Też z debiutantem, ale właśnie, ja byłem debiutantem. No i co? No, no to trochę jest inna sytuacja, jak walczy debiutant. A z kim? Bo Diz miał jedną walkę, z kim on walczył? A, z Sonnym, okej. Z debiutantem kontra gość, który ma naście walk z debiutantem, nie? To wtedy teoretycznie powinieneś się dużo lepiej zaprezentować. Ale kurwa, dobra, ale bierzesz pod uwagę to, że kurwa... Ja jestem starszy i w ogóle, kurwa, już wiesz, co chodzi, już to nie jest takie wszystko, jakbym miał 20 lat, kurwa. No tak, ale tlenu masz na 3 rundy, tutaj wiek... No tlenu mam, tak, no tlenu tak mam nawet na 6 rund, kurwa, także wiesz, co chodzi. No także ale spoko. Co, przeszkadza ci wiek? Ja się o siebie nie boję. No nie, nie przeszkadza mi, tylko śmiałeś się z mojego performance'u, a widzisz, a ja się z twojej, nie, kurwa, nie walki... Nie śmiałeś się, kurwa, zobacz to, ten kurwa, te swoje, twoje gadki, kurwa, było to, była to typowa szydera. Typowa szydera. No okej, okay. Jeżeli tak to odbierasz, to możemy tak to... No to co pierdolisz, że... Ale pierdolił, że nie, przed chwilą. A teraz no, mówisz, że... Ja nie czuję... tak, no to albo tak, albo nie, no to się zdecyduj.
Jeżeli ty tak to odebrałeś... Bo jak wejdziesz do klatki, słuchaj, a się nie zdecydujesz na cios, to będziesz kurwa znokautowany, no proste. Daro, ja się zawsze decyduję na ciosy. Słuchaj, jeżeli ty tak to odebrałeś, jeżeli ty jako podmiot mojego żartu poczułeś się wyszydzony... No to, ej, tak... to chyba się ten przeszczep nie uda, bo tak, bo on sobie zrobił przeszczep, tak? A i tak te włosy zaczesuje, bo pewnie i tak ma tak, że mu tak te włosy, wiecie. Ja nie wiem, jak ja bym wyłysiał, to czy bym się źle czuł z tym... No to jest kompleks duży facetów. No ale nie wiem. Przecież na łyso też fajnie się wygląda, jak się zrobi takie ten... Łyso i broda... Nie wiem. W takim razie najwyraźniej była to szydra. Norbert! Kurwa, powiem ci szczerze, szanowni... A może bym se pierdolnął jakiś przeszczep, nie? A jak ja jakbym se zrobił przeszczep, to już bym se dotąd dopierdolił wtedy, nie? Tak bym miał włosy tu. I bym był kurwa wojownikiem jakimś takim. Szanowałem cię do pewnego momentu, ale nawet nie wiem za co cię szanowałem. Ale kurwa, mam zagwózdkę, ci powiem szczerze. Tak szczerze. Pytaj. Jak te kurwa ludzie zaczęli mi wysyłać te screeny z tych twoich wcześniejszych kurwa live'ów, że tam życzyłeś komuś śmierci kurwa i że tam matkę zwyzywałeś jakiemuś widza. Powiedz, wytłumacz się kurwa ludziom, bo ludzie mi to wysyłają. Okej, okay, ja jestem stary daty człowiekiem kurwa, ale jesteś to kurwa ludziom winny, dlaczego się ta kurwa zachowywałeś? My to wkurwa na przykład. Bo za każdym razem, kiedy ja to wytłumaczę, moje wytłumaczenie ginie w sieci, a wytłumaczenie jest bardzo dobre. I do ludzi takich jak ty, którzy nie znają sprawy... Docierają, no ja nie znam takiej sprawy, bo ja cię nawet dobrze nie znałem kurwa. Docierają tylko te wycinki. Tak jakbyś Darkowi... Ale jakie wycinki? Właśnie to nie były wycinki, bo to były normalne filmy z twoich kurwa streamów. No, tak. I normalnie było jawne kurwa, że się śmiałeś, mówisz to, ktoś tam z boku mówi, jakaś dziewczyna. Nie mów tak, a ty mówisz kurwa, jak to, czy kurwa śmierci mu życzę, kurwa, czy ja go wieszać, taki Darek, kurwa tekst, Darek. Gościu, no to coś jest z tobą nie tak, kurwa. Właśnie chcę ci wyjaśnić. To jest grubo w chuj nie tak. No dobra, no to teraz sobie wyobraź. Robisz jakąś akcję charytatywną, robisz jakiś challenge charytatywny, pójdź się do niego przykład, że chcesz zrobić coś dobrego. I wbija cię jakiś patałach jeden z drugim i zaczynają ci go trollować, wiedząc, że masz hajs na chore dzieci. Już mniejsza o to, że to było dawno, wiadomo, ale no, musisz, ale ja się wytłumaczyć, nie tłumaczę się, kurwa, bo to nie mi się tłumaczyć, teraz dobra. Wszystkim ludziom się tłumaczyć. Oczywiście, ale no, bo, rozmawiam z tobą. Bo dużo ludzi cię małolatów, ale czekaj, fejmu, dużo, no. Bo dużo go małolatów wyzywało od JD, nie? Tak było, a nawet nie wiedziałem, co to kurwa jest JD. Ale taka była prawda, no, że cię małolaty wyzywali, problem, że 10 lat ale bo dlatego jesteś kurwa winien ludziom wyjaśnienia. Ale ja to wyjaśniłem, Darek, 5 razy i teraz próbuję ci to wyjaśnić po raz, nie wiem, enty. Więc wyobraź sobie sytuację. Wystawiasz swój bucket na challenge charytatywny. Załóżmy, wystawiasz go na licytację, nie? No. No i wiesz, że ten hajs ma iść na dzieci z hospicjum. I nagle wbijają ci jakieś osoby, co piszą: chuj w dupę Darkowi, ja będę trollował ten challenge. To co, czego życzysz takiej osobie? Bo to właśnie do takiej osoby trafia. Ale jak ktoś mi mówi chuj w dupę, no to ale wiesz, no jakby utrudniają akcję. Że jest takie skrajne, jeżeli... kurwa, mam wyjebane na to. No wbijam, wiesz, to w chuja. Ale chuja w to wbijam. Ja się w tamtym momencie wkurwiłem. A ty, bo... kurwa, po prostu za... Ty po prostu, kurwa, nie wiem, grasz takiego, kurwa, niby mądrego, inteligenta i tak dalej. Wydaje mi się, że a w tym momencie słyszałeś. Zachowywałeś się jak zwykły burak, kurwa. No taka ja się prawda. Zgadzam, w tamtym momencie zachowywałeś się jak burak. Ale jak się zgadzasz, właśnie o to mi chodzi. Ale Darek, myślisz, że Diz mógł się zmienić? Myślisz, że mógł się zmienić przez te lata? No nie znam człowieka, wiesz co chodzi, tak jak mówię, kurwa, miałem do niego, wiesz co chodzi, kurwa, chciałem ja nie taką wiem, walkę, wiesz, sportową, nie, bo kurwa gość tam wygrał walkę, ja tam mu nie mówię, że się tam chujowo napierdalał, czy tam coś nie umie, wygrał, no to szacunek dla to, bo wygrał, bo wiadomo, my wchodzimy, mierzymy się ze wszystkim, kurwa, z ludźmi, z kamerami, z otoczeniem, tak. A na końcu jest ten, kurwa, przeciwnik, tak? Więc każde zwycięstwo ma jakiś, kurwa, jest jakimś sukcesem, kurwa, i to dużym sukcesem. A on mi napierdala, że słaby performance i tak dalej, więc to jest wkurwiające. Mnie takie rzeczy wkurwiają. No niestety, Disu, taka jest prawda. O, Norbert Gierczak, sorry. Ja wam powiem, kogo bym jeszcze chciał zobaczyć. że, kurwa, żeby zawalczył... No to na przykład, bo już walczyło dwóch włodarzy, nie? A, też w ogóle się tak śmialiśmy ostatnio, ale ja nie wiem, czy się śmialiśmy, że na przykład na 20 byłaby waleczka Wardęga. Ale to nie wiem, to chyba było dla śmiechu powiedziane. Wardęga kontra Rozpara. Ale to nie wiem. Ale ja tak na, a tak na serio, to ja bym chciał zobaczyć Pasternaka, bo on trenuje długo, ale z kim go zestawić?
Ile on może ważyć kilo? Nie wiem. A może z Szeligą? Pasternak byłby wyższy. Ale o, to fajna walka. Pasternak, Szeliga. Nie wiem, no Pasternaka z kimś zestawić. No najlepiej... O, nie, nie, nie. A kurwa, jaką walkę wymyśliłem. Patrzcie, Pasternak. Pasternak kontra dwóch gości. To zrobić może tak, że oni się mogą zmieniać. Albo dwóch jednocześnie. Ale dwóch jednocześnie to ciężko. Bielski i bez rąk. I bez rąk może walczyć, ale bez nóg. Nie może kopać. I w K1. Wtedy to w K1 zrobić. Czekajcie, no, no, no. O. K1 i tak, Bielski. Fajny ten dis. No teraz kurwa już mniej po tej całej akcji, jak się dowiedziałem o tych kurwa, tych streamach, rzeczywistości. Jeszcze wyzywałeś jakiegoś kurwa Greka, który nawet nie był Grekiem, kurwa jeszcze napierdalałeś na Greka. O, dlaczego Dis nie walczy z Gregiem? Dlaczego Polak walczy z Gregiem, a nie Dis? Kurwa, kto robi te zestawienia? Przynajmniej było śmieszne jakieś. No, może i mało śmieszne, ale przynajmniej ciut. Zaraz przejdziemy, że kurwa gospodarka chujowa i w ogóle, kurwa, skąd ci się to brało wtedy? Nie napierdalałem. Nie no, wtedy akurat Grecja miała w chuj słabą gospodarkę. Gospodarce to już sobie. Jak to nie napierdalałeś, kurwa? Nie napierdalałem szypa, co miał ksywę Gregi. Napierdalałeś na całą... Jezu, a ten czat Greków, a nie Grega, ja pierdolę, typie, weź kurwa. Grecja, że ta Grecja chujowa i tak dalej. Hopie, kurwa. A ty po wakacjach w Grecji wkurwiłeś się. Nie, wkurwiej mnie, hopie. Dobra, i na koniec. Mam większe umiejętności niż Dis. No nie wiem, bo kurwa... No jedną walkę miał, jedną widziałeś walkę, ją. Teraz dwa lata kurwa hop trenuje. No nie wiem, kurwa, no zobaczymy po walce. No ale ile pokażę. Ty trenujesz, lot? Ty już wciul. Ale... U mnie nie było to, że kurwa ja trenowałem MMA, ja trenowałem każdy sport osobno, a to jest kurwa każda dyscyplina jest inaczej, to jest inaczej kurwa, inaczej ustawienie, wszystko jest inne. MMA to jest kurwa naprawdę w chuj ciężki sport, żeby to połączyć to trzeba być naprawdę kurwa w chuj dobrym. To prawda. No, no ale to uważasz, że może lepsze czy nie? No, przez... no kurwa, no to wiadomo. No, wiadomo, że tak. Wiadomo. Dobra, pytania teraz do Disa i teraz tak. Wolę prowadzić obecny content, który ty prowadzisz, niż streamy na Twitchu. Tak. A co robi teraz mój rywal, ten? A mogę później jemu zadać pytanie? Jasne. Dobra. Mój rywal to showman, a nie fighter. Gdyby nie był fighterem, okay, nie stoczyłby tylu walk. Jest też fighter. Próbuje być fighterem. I on się dalej tak dziwi. On się dziwi na wszystko. Zobaczcie, jaki Dis jest najbardziej zdziwionym zawodnikiem fejmu. On się na wszystko dziwi. To jest mocny gość. Nie, tutaj się nie dziwi. W poprzednim odcinku testowaliśmy najlepsze gadżety dla graczy, a to dlatego, że wielu z nas po szkole albo po pracy lubi w coś intensywnie pograć. To jest to, co ja doceniam. Słowa, próbujesz. Ja, no Daro, ja uważam, że ty jesteś... Próba? To jest zawsze próba. No, dokładnie. Kurwa, ale dokładnie. Ja, lepiej, ja uważam inaczej, kurwa. Kurwa nie. Ty uważasz, że same jesteś... Same wejście do klatki to już jest kurwa... Już jest coś. Okej, okay, to zmieniam swoją odpowiedź. Masz rację. Tak, Daro jest fighterem. Zajebiście, dobra. Uważam, że jestem za mocno hejtowany niż powinienem. Gdybyś zapytał mnie o to 2-3 lata temu, odpowiedziałbym twierdząco, ale w ostatnim czasie czuję się lubiany. Okay. W sensie ja wiem, że ta publika, która ogląda live'y może niekoniecznie i pewnie jak teraz tutaj siedzimy, to na live'ie się tam sypie a, JD, a coś tam, a jebać Grecja, a topory. No spoko, ale mam zajebiście dużo wsparcia od swojej publiki. Uh-huh. I za każdym razem, jak mam jakiś taki breakpoint, że się wkurwię, że jakiś zrobię wystryw na storkach, pozdarza mi się to, że muszę trochę się pożalić, zostaje taką masę wsparcia i serducha od moich widzów, albo jak po prostu oni czują, że tej pomocy potrzebuję, że generalnie dzięki swojej publice czuję się lubiany. Zajebiście. To Ksajo się mnie boi, a nie jego. To jest bardzo trudne pytanie, żeby jednoznacznie na nie odpowiedzieć. Ja myślę, że żaden z nas się żadnego z nas nie boi. O Boże, kurwa, nie, to trzeba im zrobić waleczkę, to tak? Jezus, super. Okej. Okay. Ja myślę, że ja się nie boję jego, a on się nie boi mnie. Fajne.
Fajna podkładka. Ja bym powiedział, że strachu, a nie pieniędzy nigdy nie miałem. Może pieniędzy trochę teraz mam, ale kurwa, strachu to ja pierdolę. Jak wchodzisz do klatki, jak możesz mieć strach? No, nie ma takiego czegoś. Myślę, że to ty stawiałeś przeciwników w strachu. No, kurwa. Kurwa, to, Darek. Kurwa, to byłem to wiadomo, no to nie każdy może wejść. Ale zawsze się... Ale końska grzywa wchodzi. No kurwa, mocne. Lew kontra końska grzywa. Jeśli chcesz zobaczyć to stawienie, moi drodzy... Ale ogólnie ma grubą przelotkę z TV. Kto był? Lisek był? Był Lisek. Był pierzasta gęś. Pierzasta gęś. No. Pasikonik. Pasikonik. Fame MMA Zoo Team. Kurwa, to jest kiedyś jak ta konferencja była. Kurwa, rzeczywiście, no przejebane, kurwa. Tak, ale kurwa, tak kurwa, mogę się to w Turcji zrobić, to może by lepiej wyszło, a nie gdzieś tam pod Kakowem, kurwa. Chyba w Bielsku robiłem, ale nie, było git. Tak. Było git. Dobra, Diz, lubię Greków. Kurwa, nigdy nie byłem w Grecji. Co? Ale jak to nie, ty nie byłeś w Grecji? No nigdy nie byłem w Grecji. Lubię, stary, no tak jakbyś mi... Dawaj na Rodos po walce. A może? A? Może to jest dobry ruch, żeby polecieć sobie do Grecji i tam przeprosić Greków. Oficjalne przeprosiny na Rodos. Tu jak się uzbiera z pay-per-view? Z prowizji to robię oficjalne przeprosiny Greków na Rodos. No i kurwa. Także kupujcie z mojego linka, jak już będzie. No i w sumie to tyle, jeśli chodzi o pytania, tak nie. Ale przejdziemy sobie teraz do pytań merytorycznych. Ja bym chciał odpalić screen numer jeden. I teraz tak. Ja, twój, no. Daro, ty na swojego tweeta wstawiłeś generalnie... Czy mam Disney Channel? Nie mam. Nie mam tego kanału. Screena z tymi miniaturkami. Ja bym się chciał zapytać, o co ci dokładnie chodziło? Że co jest nie tak z tymi miniaturkami? Bo ja wiem, że na przykład... Mnie co zastanawia? Nie, no ale szczerze powiedziawszy, to uważasz, że ta miniaturka jest fajna? Myślę, że zabiegi, które zostały zastosowane tutaj, są pod kliknięcie, więc uważam, że tak. Ale czy... Jest a ci się wydaje, że jego stać na lepsze, kurwa, nie, to było porażką, moim zdaniem. Uważasz, że ta miniaturka jest po prostu no, upadlająca? W chuj słabo, w chuj słabo. Okej, rozumiem. A czemu? No, sam obrazek, kurwa, no mówi, no to co ci będę tłumaczył? Że związany jesteś, no. Wiesz, no i co z tego, że jestem związany? No, robiliśmy materiał o Escape Roomie, nie? No to jakby o to chodziło trochę, że jestem związany. Dobra, ale pytanie mam do ciebie a propos tych miniaturek, bo ty bardzo często na miniaturkach malujesz oczy na niebieskie. Tak. Czemu? Podpatrzyłem to z amerykańskiego YouTube'a i robi tak kilku YouTuberów. Tu chodzi o to, że o taki punkt przykucia uwagi, że jeżeli masz jakieś kolorowe oko, że to oko jest takie wyraźne mocno, to znowu kieruje uwagę patrzącego na mimikę. Mhm. A jeżeli mimika wyraża mocną emocję, to chce się w to kliknąć. Więc to jest taka trochę psychologia thumbnailów. Okay. To po prostu działa. Dobra, czekaj, bo te pytania twoje są kurwa słabe. O kurwa, no dobra, dobra. Daro przejmuje. Daro zrelował, no kurwa rel. Cicho teraz, dobra, teraz kurwa jogo. Wjeżdżaj. Ale mam być tak, nie, czy mam ci odpowiadać? Byku, jak kurwa, ten. Takie pierwsze na rozluźnienie, kurwa. Co sądzisz na przykład o... I powinno być 30 sekund ciszy. Kurwa mać, można to tak robić śmieszniej. Dyskopatiwersów. Jeżeli takową posiada, to jest przykra sprawka. Chyba teraz przyciąży, to chyba takie rzeczy się pogłębiają. Przyciąży, to tak bardziej na luzie wyjdziesz. Ale to dobra, no. To świadczy o nim, że jest taki kurwa... A nie, bo ja nie wiedziałem, czy nie pytasz serio, czy nie. Dobra, chuj z tym pytaniem. Ty robisz te unboxingi, nie? Całe robię, otwieranie tych. No. Powiedz mi, kiedy zrobisz kurwa unboxing czoła, kurwa? Żeby twoi widzowie... Bo twoi widzowie oczywiście na to czekają. Kiedy ty to kurwa zrobisz, chłopie? Wiesz, te paczki się łatwo otwiera, nie? Paczki się łatwo otwiera i kurwa, no można to zrobić nożykiem. Kiedy zrobisz kurwa unboxing czoła? A no teraz bym mógł na przykład pokazać i co? Unboxing czoła zrobię na 200 koła na Instagramie. A ile masz? 130. Kurwa, masz. Czekamy wszyscy. No. Czyli pewnie się nie udał ten zabieg, czy coś takiego. Dobra, 170 koła. Dobra, teraz jest grubo pytanie. Teraz jest grubo pytanie. Dobra, przygotuj się. Będę się trzymał stolika. Jedziesz. Czy pokonałbyś Marconia i co o nim kurwa sądzisz? O kurwa, samonujesz Marconia w moim kierunku. Mocne. Ale może być. Co możesz do niego? To kurwa dawaj. Nie, no, znałem z nim nawet na privie chwilę. O. Była to normalna interakcja, bardzo taka zwykła, nie? To co o nim sądzisz? I czy wygrałbyś z nim walkę? O. Czy wygrałbym z nim walkę? Ile on waży teraz? No strzelam, że pewnie koło 9 dych. Nie wiem, no 120 może, nie wiem. Nie, no z 9 dych będzie. Nie wiem, no, a ciężki jest. Wydaje mi się, że mamy podobne doświadczenie. Gdybyśmy zrobili jedną kategorię, to myślę, że bym wygrał. O, dobra. A co myślisz o jego performance'ie? Za grubo. No. Za grubo. W sensie, nie wiem, jaki Nathan jest tak naprawdę na żywo, ale performance jest za gruby. Ja bym tak nie wskoczył. Ale robi dobre show i bardzo dobrze. Czasami... Wiadomo, że kurwa tam pewne granice są kurwa już przekroczone, ale... Możemy w ogóle zadzwonić. Ale kurwa robi fajne show. Moim zdaniem kurwa jest okej. Okay. Jakby reżyserka mogła się połączyć z Natanem, to będę wdzięczny. To Natan jeszcze nie dzwoni? Powiedzmy, żeby odebrali po prostu. A jeszcze tak, Norbecik, z czystej ciekawości. Czy byłeś największym kurwa Pokemonem, którego złapał Freeze swego czasu? Jak ważyłem 13 kilo, to byłem naprawdę okazałem Snorlaxem. Jest taka szansa. Czyli byłeś? Byłem. Pokemonem? Byłem. Dobra. Zajebiście. I kurwa, teraz ci powiem takie na koniec.
Chciałem się ciebie zapytać, skąd ksywa Syn Diabła? Jeszcze jedno, prośba, kurwa, byku, czekaj, kurwa, bo nie wiem, czy jest. Syn Diabła. Mocne w chuj, no. Mam cię twoje... Daroma gifta, czekajcie. Przeczytał, kurwa, ten tekst, dobra? Dobrze, ja też będę miał coś dla ciebie, ale to później. Ale, kurwa, myślę, że przeczytasz to, co? Mowa nowego władcy piekieł. Ja tutaj... Czemu wydrukowałeś bez polskich znaków, kurwa? Dobra, to cieszę się, kurwa, mądre jesteś. Ja tutaj zrzekam się przed wami wszystkimi. Nie będą mnie... Mam też zrobić łamaniec językowy? Ten pas prędzej czy później? Ja ty Syn Diabła. Nie ty. Ja jestem największą gwiazdą tej federacji. Aha, to jest tekst federacji. Nie ty. Ja jestem największą gwiazdą tej federacji. Rozpierdolę, kurwa, was wszystkich. Słyszycie mnie tam, kurwa? Możecie... Dawaj. Czekać, a walka ze mną. Ja jestem, kurwa, gwiazdą. Nie macie ze mną szans. Bez treningu cię rozpierdolę. Zapamiętajcie moje imię, Norbert Kierczak. Piękne. Co prawda z Amadeuszem nie jestem spokrewniony, ale faktycznie była do mnie przyklejona taka ksywka przez moje częste rage'owanie na streamach. Syn Diabła. Syn Diabła, dobra, no to chuj, no to z mojej strony to wszystko. Kurwa, Darek, dobra, ja pytałem, razie... bardzo ci dziękuję. To kurwa, myślę, że byłbyś też dobrym prowadzącym. Nie, na pewno nie. Byłby zajebisty. Na pewno nie, ale kurwa, coś trzeba zawalczyć w końcu, wygrać. Hamuj słowa i szczerze ci powiedziawszy, to co tam zrobiłeś, o tobie się świadczy źle. To było dawno. Jesteś, kurwa, upośledzony. Przeprosiłem. Mogę przeprosić raz jeszcze, no ale co ci mam powiedzieć? No nie będę przepraszał za jedne słowa do końca życia. Ty też zrobiłeś. To jest odpowiedź na tego. To tak jak ja bym ci powiedział, że ty jesteś upośledzony, rozumiem, bo przeciwnika obsypałeś, kurwa, pieprzem KN. To chyba było też trochę chujowe, nieprawdaż? Obsypanie oponenta pieprzem na face to face. Ale kurwa, ty widziałeś to w ogóle? Tak, widziałem. I co? I tak było, że obsypałem pieprzem? No obsypałeś go czymś mu takiego. Ale było tak, jak kurwa świerszczu pierdolił, że dostał w oczy? Takie kurwa pierdolenie. No, nie poszło. I do kamer pierdolił człowieku. Specjalnie mu to wysyłałem za kurwa kołnierz, a przede wszystkim nie wiedziałem, że tam jest pieprz, kurwa. To nie róbcie ze mnie, kurwa. Ja nie wiedział. Nie róbcie ze mnie, kurwa, wariata, bo. To co, przyniósł coś i nie wiedział, co tam jest? Kurwa. Tam jesteście, kurwa, popierdoleni, kurwa. No, kurwa, no. Okej, to świat się myli, Daro. Odpaliłeś się. Tak jak na Twitterze. I teraz screen 6 numer 7 bym odpalił. I teraz tak, ty od dzisiaj pisałeś tak. Koński web diss, będziesz krafet. Tam nagrywałeś filmik. I to jest w czerwcu. Tutaj zobacz, diss of strength 1, masz kupę w majtkach przed bagietą ła. To 2022 rok. No bo właśnie chodzi mi, kurwa... To było po hitu mnie chyba, o co nie? Mi chodzi z tym bagietą? Powiedz mi szczerze, bo bagieta, nie wiem, czy widziałeś filmik, bagieta, kurwa. Bo my z bagietą tak samo musimy. Bagieta bardzo dobrze się jest ksajem. Bo bagieta, kurwa, ale to ja tego nie wiem, bo no. Bagieta jest też, kurwa, młody, niby Tiger, kurwa, ale musimy się napierdalać, bo to trzeba wyjaśnić w końcu ten spór, kto jest lepszy w tej przyrodzie. Ale on ci non stop ciśnie, kurwa. Non stop ci ciśnie, JD. No powiedz, o co tu, kurwa, kaman, bo ja nie wiem, o co chodzi, bo to jest, kurwa, ci ciśnie grubo. Ignoruję to. No ale ignorujesz, kurwa, no ale... Bo jemu o to chodzi, żebym zareagował, więc największą zabawę mam, kiedy przez tyle lat nie reaguje. Nie, bo może jemu chodzi o te, kurwa, screeny, co były. Nie. A jeżeli o to chodzi, to ma rację. No taka prawda, no niestety. Daro, zobaczymy, jak tobie zaczną wywlekać rzeczy, które ty robisz i do ilu z nich się odniesie. Ja ci już mówiłem, że to ma ulat. A masz coś takiego, co Daro zrobił i ten? No, przed chwilą przytoczyłem ci pierwszą lepszą akcję, wiesz, no nie zrobiłem sobie na ten temat researchu, no, ale Daro robi dość dziwny performance w tych free fightach. I co, i myślisz, że to by było spoko, jakby ci ktoś wyciągał to przez kolejne 10 lat i mówił, Daro, odjebałeś to, to i to? Ale ja nie mówię, że to by było spoko. Ja mówię, kurwa, to co ty ludziom odpowiadałeś, a moim zdaniem... Ja wiem, że ja źle odpowiadałem. Nawet jakby mnie ciśli, to bym nie powiedział w życiu, albo nie wiesz napisał tego. Do gościa, nie wiesz tego. Weź, kurwa, coś przeciw śmierci, widzisz, no, to jest Daro, chuj chujowe. Ja zrozumiałem swoje błędy i dlatego między innymi przestałem streamować. Tym bardziej ty masz bardzo szeroką, kurwa, dosyć publikę, kurwa, także powinieneś, kurwa, ale wiesz, po Norbercie, Darek, jest widoczna zmiana faktycznie, ja na przestrzeni lat jest bardzo zmiana, bo kiedyś dlatego Norbert ja mówię, był, że to było dawno temu, tak. To było, kurwa, dawno temu, dlatego... Ale ja bym miał... Stop, no wyciągasz mi jakieś rzeczy sprzed 10 lat i je mielisz, ja tylko to są mówię, rzeczy, które ja wielokrotnie przeprosiłem, wielokrotnie je tłumaczyłem. Ale tego nie kumarzę, co... Ale jeżeli dajesz... Bo to nie ja mam do ciebie o to pretensje, bo ja ci mówię, że ja cię nie śledziłem kiedyś, nawet nie wiedziałem o tym, ale ludzie mi wysyłają i są wkurwieni. Ludzie ci wysyłają, żeby cię podkręcić. Nie, ludzie są wkurwieni i żeby się ciebie zapytać i żebyś się wytłumaczył. No to jak próbujesz się wytłumaczyć, to mi przerywasz. No jakby, ja to już tłumaczyłem wielokrotnie, jak ktoś nie słucha moich wyjaśnień. Sylwek, ty masz w kontrakcie, czy musisz to oglądać? Ja prowadzę konferencję, więc oglądam, żeby coś tam wiedzieć, nie? Ale czy pytanie takie. Czy gdy obejrzałem ten program, to czy znalazłem do nich pytania na konferencję, tak po trzy? Tak średnio. No jakieś mam, ale bardziej filozoficzne. Takie. Ale jak ich uruchomić na konferencji? Diss jest taki, no... Ten stary diss do Freak Fightów, tak, ale ten nowy... To przecież, jeżeli coś mu Daro powie przykrego, to ten się zaśmieje i to takie tam... A może zrobić tak, żeby Nathan Marcin był na każdym panelu?
zresztą w sumie się wytłumaczyłem. Więc nie wiem, czy jest sens, nie ma sensu, tak. Uważam, że nie ma sensu, dopełnię to. Okej, dajcie mi tylko to dopełnić. No dawaj, dawaj. Ale widzę, że się wkurwiłeś, odpaliłeś się teraz. Nie, bo to jest coś takiego, znaczy inaczej, ja widzę swój błąd. I dlatego też przestałem streamować. Zacząłem robić content, który daje mi mniejszą ekspozycję na hejt i dzięki temu, że robię YouTube'a i nie jestem wystawiony na chujowe donaty, bezpośrednio na jakieś chujowe zachowania ludzi, ja też się nie wkurwiam, jestem lepszą wersją siebie. Dlatego zacząłem robić YouTube'a. Mam pełną kontrolę nad swoim życiem, jak czegoś nie chcę czytać, to tego nie czytam, nic mi nie podnosi ciśnienia, nie gram w grę, która mnie denerwuje. Czyli robię sobie fajne... Nie ciśniesz już nikomu i już jesteś ten. A... Nie, no wiesz, jak... To... A do Xavio okay. Coś tam było chyba, nie? Coś mu tam po kurwa, coś było, chuju jakimś czy coś, kurwa. Nie, to on do mnie. Dobra, bo nie chcę mieszać teraz, dobra. No, to musiałbyś przytoczyć konkret, żebym ci mógł... No, dokładnie. Coś mi tam, kurwa, w kościele inaczej. Dzwoni, ale... Ja mam tendencję do wybuchania. Mam taką tendencję. Na przestrzeni lat ta tendencja jest zdecydowanie mniejsza, ale ta tendencja nie idzie w parze ze streamingiem, gdzie ludzie bardzo mocno się tym pożywiają, kiedy streamer wybucha. Dlatego zacząłem robić YouTube'a, zacząłem ćwiczyć MMA, całą złość zostawiam na macie, całą złość zostawiam w sporcie. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś mnie śledzi przez te lata w internecie, to gdyby porównał sobie mnie sprzed tych 5-10 lat i wizualnie, i psychicznie, to jest pewna delikatna różnica. A nie uważasz, że ludzie generalnie tobie zarzucają coś takiego, że ty się zbyt zmieniłeś i że to jest bardzo fałszywe? I generalnie ja widziałem takie komentarze, że gdzieś były, że to jest bardzo tak jakby... Wiesz, że ja to nie jesteś ty. Tak, że to jest sztuczne. Sztuczne, że to jest dokładnie. Ale stary, jak ja mam na to odpowiedzieć? W sensie, kurwa, staram się być najlepszą wersją siebie i jest źle, bo jest sztuczny. Kiedy wybucham i się denerwuję, to... Przez chwilę jest haha, a potem, o ty chuju, jak mogłeś powiedzieć tak o Grekach? Wiesz, ludzie, mam wrażenie, ja nie mówię o wszystkich, bo moja publika aktualna jest zajebista i bardzo gorąco ich pozdrawiam, ale ludzie, którzy karmią się takimi zachowaniami na przykład na Twitchu, oni by chcieli, żebym ja do końca życia był ich zwierzątkiem, które będą mogli sobie dźgać patykiem i je wkurwiać, a potem mówić, haha, zwierzątko złe, dlatego mogę cię dźgnąć drugi raz. I dlatego z tego Twitcha wypierdoliłem. Według mnie to community jest patologiczne, karmi się patologicznymi zachowaniami, nie chciałem tam być, przestałem tam być, przestanie egzystowania na Twitchu było najlepszą decyzją w moim życiu. Ja generalnie uważam, że gdybyś ty nigdy nie pokazał, że cię boli, tak? To tak, byś stary, ale w życiu nigdy nie był w takiej pozycji, nie? No ale widzisz, to po prostu ale... ja też się do tego nie nadaję, bo jakby na przestrzeni tych lat, nawet kiedy byłem na Twitchu, ja coraz dalej przesuwałem swoje granice. Tak. I wiesz, na początku wkurwiały mnie bzdury. Ja to przyznaję, stary. Ja nie mam z tym problemu. Wiesz, wszystko zaczęło się od tego, że zacząłem banować za JD. Over nie banował za JO, Arkwell nie banował za JO, a ja byłem ten zły, bo ja zacząłem banować za JD. Po latach mówiłem sobie, kurwa, mogłem za to nie banować. Wiesz, to był mem po prostu. Tak, no to był mem, kurwa, ty do tego podeszłeś za bardzo. Tak, ale wiesz, ja nie miałem case study wtedy, wiesz, ja jakby nie miałem innego przypadku, na którym mogłem się uczyć. Wydaje mi się, że dużo osób nauczyło się, jak nie reagować na hejt. Z boku, że moim ktoś wytłumaczył. A gdzie, kurwa, to kurwa były inne czasy. Wiesz, no, ja wychodziłem z założenia, okej. Dobre, 8 lat temu, nie? Stary, jakie 8? Z 10. 8-10, wiesz. To było coś na zasadzie, że ja traktowałem ten stream bardzo osobiście. Jeżeli jakby ktoś wchodził do mnie do domu, no bo de facto robiłem go u siebie w domu, więc jeżeli ktoś wchodził do mnie do domu po to, żeby mi pocisnąć, to ja uznawałem go za osobę zbędną i mówiłem mu, dobra, spierdalaj. Mhm. A teraz z perspektywy czasu wiem, że w chuj lepiej bym na tym wyszedł, jakbym to po prostu ignorował, bo nie można było tego tak traktować. Ale ja nie miałem przypadku, żeby się na tym nauczyć. Wiesz, z biegiem lat sobie zmieniłem trochę te zakresy tolerancji, ale każdy ma jakiś swój szklany... Ej, czekajcie, to jak tak? Jak on przez to, że banował ludzi za JD, sprawił, że więcej osób pisało na czacie tej JD, to ja teraz na Twitchu zbanuję randomowo 3 osoby, które cokolwiek napisały. Na przykład tutaj gość mi napisał i dam mu bana i to sprawi, że więcej osób będzie aktywnych u mnie na czacie. Dobrze rozkminiłem. Jebut. Jebut. Tutaj jakiś dudek 9-8. Sufit. Możesz przyjąć 10 donatów i się wkurwić. Możesz przyjąć 50, możesz przyjąć 100, możesz przyjąć 1000. Ale jest jakaś liczba, która cię wkurwi. Przynajmniej ja tak mam. Dlatego przestałem streamować. No i aktywność rosła. A czy Daro jest w stanie przekroczyć twoją granicę? To się okaże. Mam nadzieję, że nie. Tego mu nie życzę. Właśnie zabrzmiało, kurwa. To jest... Nie, szczerze. Uważam tak, Diz na Rage'u mogłoby być tutaj groźnie. Ja nie lubię się denerwować, bo wtedy mnie wszyscy nie lubią. Wtedy nie wiem, czy nie mógłby lekko odczuć strachu. Diz, czy Norbert Gierczak może być niedźwiedziem? No wątpię, kurwa. czy mamy kolejny telefon, czy ja źle coś słyszałem? Halo? Siemka, cześć. Jak się nazywasz i skąd do nas dzwonisz? Siemanko, tutaj Dr. Jones z Gryni dzwoni. Mam pytanie do Norberta. Siemanko, cześć. No, zadawaj. Chciałem zapytać, czy jesteś zadowolony z obecnego kontentu, który tworzysz na TikToku i czy to jest szczyt twoich osiągnięć? Czy to jest szczyt moich osiągnięć, czy jestem zadowolony? Lubię gadżety, lubię ten kontent. Uważam, że TikTok trzeba karmić mocno uproszczonymi, głośnymi, takimi krzykliwymi treściami. Chciałbym, żeby na przestrzeni czasu one były mniej jaskrawe, ale ogólnie nie jest to szczyt moich osiągnięć, ale jestem zadowolony. No dobra, a czy uważasz, że... Czy jesteś szczęśliwy? Czy daje ci to jakby satysfakcję? Każdego dnia stary. Jestem do pracy? Tak, nawet sobie nie wyobrażasz. Wiesz, czasami jest taka presja czasu i to jest jedyne, co mnie gniecie, że muszę zdobyć czy tym po lewo. Kurwa, tu jest lew, a tu jest Daru lew. Okej, to powiem ci szczerze tak. Że obojętnie, który cię dorwie, to cię i tak zagryzie, kurwa. To nie ma znaczenia, kurwa. Ale nie można gryźć. Ale to jest, kurwa, tu nie ma znaczenia. Spytaj Jacka. Dobra, było tutaj takie porównanie, ja bym teraz chciał porównać wasze warunki fizyczne, więc zapraszam panowie do face to face'a.
Moi drodzy, walka Darolev kontra Norbert Dizgierczak będzie 9 grudnia w Łódzkiej Atlas Arenie na gali Fame Reborn. Jeśli chcecie kupić bilety na tą galę i zobaczyć tą walkę na żywo, ale to zapraszam na fame.tv. Są tylko trzy rzeczy pewne. Podatki, śmierć i wpierdol od Darolva. Nerkuj się, bo wpierdol i śmierć może przyjść w jednym kurwa dniu. Nepalski spokój i podkręcenie udarka u Disa, natomiast krakowski spokój. Tu jest nepalska agresja, niespokój. Ręka przy szczęce. Nie, ja sobie obejrzę tą paleczkę, no ciekawe. A dajcie ręce do tyłu i podejdźcie tak blisko siebie. Uwagi. To jest Darolev kontra Norbert Dizgierczak. Już 9 grudnia na gali Fame Reborn. I do kamery, panowie. Więc jeśli chcecie zobaczyć to zestawienie na żywo, to zapraszam was do kupowania biletów na fame.tv. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za prowadzenie Face to Face'a. Dziękuję, panowie, że byliście tutaj. Dziękuję, Norbi. Dzięki, Daro. Powodzenia, walce wam życzę. Wbijajcie i na mojego TikToka. Pytania? Witacie będę. Widzowie, oglądamy jeszcze raz, żeby sobie utrwalić i dopiero inne filmy, czy inne filmy? Może sobie utrwalimy, jeszcze raz obejrzymy. Rozumiem, co mówi do mnie. A co to pik? Rozumiem, co mówi do mnie Zadyma. Zdarza mi się, że czasami nie zrozumiem. Dobra.